mimo tej szarości, którą widać na tej hali i na tym obiekcie, nastąpiła rzecz przełomowa. 8 września Sąd Najwyższy przyjął nasz wniosek kasacyjny odnośnie apelacji miasta. A w tej apelacji oczywiście miasto chce nam odebrać tą nieruchomość. Zaświeciło się dla nas światełko w tunelu. To nie jest tylko problem RKS Kra Warszawy, tylko też innych klubów warszawskich, zasłużonych klubów warszawskich, takich jak Wardia, takich jak Warszawianka, takich jak Orzeł, takich jak Marymont. Nie wyobrażam sobie, żeby te kluby zniknęły ze sportowego życia Warszawy, a trzeba pamiętać, że my robimy sport. To my odpowiadamy za to, czym później się chwali Warszawa. Jestem absolutnie przerażona. Przyjechałam tutaj na rowerze, pojeździłam sobie, pooglądałam trochę terenu. Miasto nie potrafiło jednak zadbać nie tylko o ten klub, ale w ogóle o sport w Warszawie. Nic, no nic się nie dzieje, po prostu nic się nie dzieje. Ale trzeba walczyć. No niestety jest to żenujące. Ja tak sobie myślałam, że jestem tylko odciską świata w życiu młotem, ale chyba jedynym sportowcem, który ma takie osiągnięcia na swoim koncie, który trenuje w takich warunkach. Ja do tego jestem przyzwyczajona, tylko najbardziej żal mi jest dzieciaków, młodzieży, z którymi tutaj też przebywam, jak jestem w Warszawie, razem też trenujemy. Mówimy o sporcie osób niepełnosprawnych. Ja z klubem związałem się już też kilka lat temu. Związała mnie wizja stworzenia integracyjnego centrum sportu w Warszawie, w którym mogliby sportowcy niepełnosprawni trenować obok sportowców pełnosprawnych. Mamy duże problemy stwarzane przez miasto tak naprawdę. No, nie udaje się tego zrobić przez opieszałość instytucji państwowych. Przyjechałam tutaj i patrzę na ten klub i dla mnie to jest naprawdę nie do pojęcia, że to jest w takim stanie. To jest naprawdę, tak jak powiedziała pani Teresa, zupełnie wstyd. Młodzież, która gra w sporty, nie ma czasu na to, żeby się zainteresować alkoholem, narkotykami. Sport robi to, że młodzież nasza jest zdrowa. Także ja uważam, że to jest bardzo ważne i ja naprawdę z całego serca to popieram i jakbym mogła się podpisać cokolwiek, to z największą przyjemnością możecie na mnie liczyć. Jeśli chodzi o miasto, no to chcę powiedzieć po prostu, że wstyd mi, przepraszam, nie wiem, co ja tu mam powiedzieć. Wstyd mi za miasto, no. Jeśli burmistrz dzielnicy może coś powiedzieć, to chyba to powinien tutaj dzisiaj powiedzieć. Wstyd mi. I miasto nie pomaga. Mi się wydaje, że wystarczy, żeby miasto nie przeszkadzało, tak? I sobie tak myślę. Jakby to miasto po prostu zostawiło tą skrę w spokoju. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć o kilku paradoksach. Bo miasto powinno pomagać klubowi, ale na dzień dzisiejszy to miasto, to klub finansuje miasto. To jest po prostu jakaś piramidalna bzdura. Mam nadzieję, że w przyszłości to się zmieni. Spotkamy się za kilka lat, to już będziemy w innym obiekcie.